w małej wsi Zacharzyn, w protestanckiej rodzinie Gullerów. 10-letnia dziewczynka imieniem Augusta została opętana przez diabła. Rodzice dziewczynki najpierw zwrócili się do pastorów. Ci jednak byli tylko przedmiotem obelg dla złego. Diabeł drwił sobie z nich. Dziewczynkę musiało trzymać dwóch dorosłych mężczyzn, ale zostali od niej odrzuceni niewidzialną siłą. Wezwany został do niej ksiądz Józef Cybichowski, ówczesny proboszcz parafii Chodzież. Gdy kapłan przybył około godziny 18, zastał dziewczynkę bezwładnie leżącą na łóżku. Nie reagowała, gdy nazywał ją po imieniu. Tak to opisuje sam egzorcysta. Gdy przybyłem na miejsce, podeszłem do łóżka dziewczynki. Wziąłem ją za rękę. Była bezwładna. Zapytałem kilka razy. Augusto, znasz mnie? Co ci jest? Jesteś chora. Ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Dziewczynka uśmiechała się do mnie, jakby do przymilania, ale ta fizjonomia sprawiła na mnie przykre wrażenie. Wziąłem sobie na świadków rodziców dziewczynki i jeszcze jedną kobietę, katoliczkę, która powiedziała mi, że dziewczynka nie odpowiada i nie reaguje, jak się ją pyta po imieniu. Zapytałem, kim jesteś? Na to otrzymałem odpowiedź. Czart. Na dalsze zapytanie, jak się nazywasz, otrzymałem odpowiedź Libre, co po niemiecku znaczy wolny. Pytałem dalej, skąd tu przyszedłeś? Na co usłyszałem odpowiedź Czerwonokal. Na pytanie, dawno już tutaj jesteś? Usłyszałem odpowiedź Od 4 lat. Matka tej dziewczynki powiedziała mi później, że w styczniu bieżącego roku minęło właśnie 4 lata, od kiedy dziewczynka zachorowała. Ponieważ poprzednią odpowiedzią nie byłem zadowolony, zapytałem jeszcze raz o przyczynę przyjścia. A gdy odpowiedzi nie otrzymałem, powiedziałem, rozkazuję ci w imię Chrystusa i położyłem rękę na głowie dziewczynki. Zamiast odpowiedzi dziecko zaczęło się szamotać i ciężko oddychać, a twarz zrobiła się ciemnoczerwona. Widząc to, nie chciałem jej męczyć, bo zauważyłem, że pot rzęsiście wystąpił na jej czole. Zdjąłem więc rękę z głowy i zacząłem się modlić po łacinie. Pierwszą modlitwą, jaką zacząłem się modlić, była to modlitwa do Ducha Świętego. W ciągu tej modlitwy usłyszałem głos. Już wyjdę, już wyjdę, już chcę pójść. Nie zważając na to, modliłem się dalej bez przystanku do Boga Ojca przez Jezusa o władzę nad tym duchem. W ciągu tej modlitwy usłyszałem głos dziewczynki. Którędy mam wyjść? Na to znowu nie zwróciłem uwagi, ale prowadziłem modlitwę dalej i wypowiedziałem 3-krotnie rozkaz wyjścia. Znowu nie skończyłem jeszcze modlitwy, gdy słyszałem, teraz idę sobie precz. W tej chwili dziewczynka przebudziła się z bezwładności i zaczęła płakać, narzekać, i to głosem dziecięcym i naturalnym, a nie tym nienaturalnym, prędkim, nieco ochrypłym, w którym otrzymywałem odpowiedzi. Następnie patrzyła na mnie i obecnych tu rodziców i świadków. Dawała odpowiedzi, gdy się do niej mówiło po imieniu. Pokazywała zupełną przytomność. Pocałowała krzyż. Gdy odchodziłem, była zupełnie spokojna i oglądała medalik, który jej dałem. Odtąd dręczenia już nie powróciły. Oprócz tego opowiadała mi matka tej dziewczynki już po uwolnieniu różne dziwne historie, które się jej przytrafiły podczas gdy dziewczynka była opętana. Augusta cierpiała najmocniej po południu w piątek. Tego właśnie dnia była u mnie kobieta poprosić o pomoc w uwolnieniu dziewczynki. I tej kobiecie kazałem przekazać rodzicom dziewczynki, że przyjdę, aby im pomóc. O tym ten diabeł wiedział, chociaż w obecności dziewczynki matka jej nawet nie wspomniała o tym, że ma przyjść ksiądz. Diabeł przemówił piekielnym głosem do matki dziecka, że wie, że teraz będzie musiał wyjść, ale sobie jeszcze poużywa i że Augusta
jeszcze będzie musiała wiele wycierpieć. Diabeł bardzo męczył tą dziewczynkę. Gdy byłem już we wsi, matka posłała swoją dorosłą córkę po mnie, która gdy tylko mnie zobaczyła, zawołała: szybciej, szybciej, Augusta umiera. Gdy byłem już przed domem, dziewczynka trzęsła się i drżała jak w febrze. A gdy wszedłem do domu, wszystko ucichło. Oto krótki opis historii tej dziewczynki. Wydarzyło się to 10 stycznia 1862 roku. Opis opętania pochodzi z fragmentu listu księdza Cybichowskiego. W kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Floriana w Chodzieży znajduje się tablica upamiętniająca tamte wydarzenia.